Cześć, dzisiaj tematyka schronień w survivalu cywilnym oraz militarnym. Czym one się różnią? Chodzi o to, że w sytuacjach typowo survivalowych, jeżeli mówimy o cywilnym, dążymy do wszystkiego, żeby, jeżeli musimy spędzić noc w terenie, żeby nie zamoknąć, osłonić się od wiatru, zachować komfort termiczny, prawda? Tu mamy jakiś tam przykład jednospadowego szałasu z wykorzystaniem zwalonego drzewa. Oczywiście sprawdzamy, czy pod kątem bezpieczeństwa takie drzewo by na nas nie spadło. Zawsze, jeśli chodzi o dobór miejsca, musimy zwrócić uwagę na otoczenie. W cywilnym zwracamy uwagę na rzeczy typu, czy nas woda nie podejdzie w nocy w przypadku opadów deszczu. Jeżeli mamy plandekę, jakiegoś tarpa, nawet namiot, tak jak ktoś porusza się w terenie, no to zawsze musimy dobrać takie miejsce, żeby zwrócić uwagę na ziemię, czy nas nie podmoczy, czy w naszym terenie nie ma jakichś wokół mrowisk, bo to też dość istotne. Rano mrówki wstają, wschodzi słońce od razu. Kolejna rzecz, patrzymy zawsze w górę. Czy nie ma ryzyka, że spadnie na nas jakaś gałąź, że jesteśmy pod jakimś suchym, pod suchym drzewem i tak dalej. Musimy zwracać uwagę na górę i dół, zawsze. Jeśli chodzi o schronienia, budujemy je zawsze na zasadzie osłony. Zawsze się skupiają ludzie na osłonie od deszczu, natomiast wiatr jest równie niebezpieczny. Tu akurat jakiś tam jednospadowy, jak widzicie, wszystko mimo, że ten szałasik troszkę ma, te liście są suchutkie. Tu już nie. Cały czas zachowuje jakąś tam formę. Jest w miarę wysoko, można się tutaj przespać. Paląc ognisko z przodu jest ok. W cywilnym survivalu zazwyczaj pali się ogniska. Wykorzystujemy od razu coś takiego jak ekran cieplny, czyli temperatura odbija nam się od konstrukcji. Jeżeli mamy jakąkolwiek, zawsze się ciepło odbija. Zachowujemy komfort termiczny w survivalu militarnym. Nie robi się takich rzeczy. Przede wszystkim żołnierze nie mogą palić ogniska, bo to są już działania gdzieś tam w terenie nieprzyjazne. Wykorzystuje się wszelkiego rodzaju dziury w ziemię. Nie robi się ładnych, symetrycznych szałasów, czy jednospadowych, czy dwuspadowych, nawet jak mamy plandekę. Nie wychodzimy z jakimiś rzeczami, które nas zdradzają z jakiejś tam odległości, prawda? Zwraca to uwagę. Żołnierz ma w takich warunkach naprawdę ciężko, zwłaszcza kiedy pada, bo nawet są zalecane sytuacje, jeżeli jesteśmy ścigani. Teraz mamy tematykę dronów, wszystkiego, termowizji, różnego rodzaju systemów. Nawet Norylisa się wykorzystuje, wciskając się gdzieś tam je do pasa, żeby jak najbardziej schować sylwetkę, żeby zniknąć z pola widzenia. Dziury w ziemiach, w ziemi, wszystkiego rodzaju zagłębienia. Tak jak tu mamy wywalone drzewo, na końcu jest oczywiście wyrwane z korzeniami, już mamy zagłębienie. Już mogłem to wykorzystać, żeby zniknąć z pola widzenia. Także niestety żołnierze zazwyczaj komfortu termicznego za bardzo nie mają, chyba że mają jakieś super ciuchy, ale w przypadku opadu deszczu zazwyczaj są mokrzy. Cześć!